Ponad 2,5 tysiąca lat temu w Izraelu, a właściwie w Królestwie Południowym Judy, zdarzyła się dziwna, ale też ciekawa historia. Odniesienie do tej historii znajdujemy w 23 rozdziale Księgi Jeremiasza i dowiadujemy się stamtąd, że na tamtym terenie, w tamtym czasie działali prorocy, którzy pełnili swoją funkcję, sprawowali swój urząd, ale przekazywali ludziom nie słowo Boga, ale ich własne wizje, ich własne wyobrażenia. Mało tego, dostosowywali swój przekaz do adresata. Chcieli być popularni, chcieli, żeby ich słuchano, chcieli być oceniani pozytywnie. Można powiedzieć, że prorocy, obdarzeni wielką odpowiedzialnością, nie unieśli tej odpowiedzialności i stali się fałszywymi prorokami. Ale wina też leżała po drugiej stronie, po stronie ludzi. Dlatego, że prorok Jeremiasz wspomina też, że to byli ludzie, którzy nie chcieli znać Boga, nie chcieli znać Jego słowa, nie zależało im na tym i byli nastawieni na słuchanie tych kłamstw, które opowiadali prorocy. Było im na rękę, że prorocy nie napominają, nie wzywają do nawrócenia, ale utwierdzają ich w tym, co akurat robili. Nawet prorok Jeremiasz mówi, cytuję słowa proroków, którzy mówili, nie przyjdzie to na was, nie przyjdzie na was nic złego. I ludzie byli bardzo wdzięczni za te słowa, bo nikt z nas tak naprawdę nie chciałby słyszeć, że spotka nas jakaś kara. Ale Panu Bogu bardzo się to nie podobało. Jak wiemy z historii, kara spotkała nie tylko proroków, ale w zasadzie cały naród, całe królestwo. Dlatego, że w niedługim czasie po wypowiedzeniu tych słów przez proroka Jeremiasza, cały naród został uprowadzony do niewoli babilońskiej. Co wynika z tej historii dla nas dzisiaj? Dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli jesteś kimś, kto ma jakikolwiek mandat do głoszenia Bożego Słowa, czy jesteś duchownym, czy nauczycielem szkółki niedzielnej, czy nauczycielem religii, czy prowadzisz grupę domową, czy po prostu jesteś kimś, kto chce się podzielić z przemyśleniami dotyczącymi Bożego Słowa z kimkolwiek, to pamiętaj, żeby się utwierdzić, że to, co mówisz, rzeczywiście pochodzi z Biblii. Że to nie jest tylko twoje wyobrażenie i twoja koncepcja tego, o co Bogu chodzi, ale że wyczytałeś to prosto z Jego słowa. Zauważcie, że my bardzo często myślimy, czy wydaje nam się, że wiemy, co Bóg pomyśli na ten czy na inny temat. Ale to, co On myśli, już dawno jest zapisane w Bożym Słowie. I to, co my przekazujemy dalej, musi być z tym Bożym Słowem zgodne i spójne. I druga sprawa. Jeśli jesteś słuchaczem Bożego Słowa, to pamiętaj, że zawsze to, co słyszysz, będziesz odbierał przez pryzmat swojego doświadczenia, tego, co aktualnie przeżywasz. I być może w każdym z nas często pojawia się takie pragnienie usłyszenia dobrych słów. Czy takich słów, które nas usprawiedliwią, które powiedzą, że robimy dobrze, że jesteśmy we właściwym miejscu. I niejednokrotnie takie słowa z Bożego Słowa do nas popłyną. Ale czasami popłyną do nas też słowa krytyki. Bądźmy więc uważni, żeby nie nastawiać się tylko i wyłącznie na słowa pochwały, a odrzucać słowa krytyki, bo oba są nam bardzo potrzebne. Życzę nam wszystkim, i nauczycielom, i odbiorcom Bożego Słowa, żebyśmy nigdy nie stali się fałszywymi prorokami, ani też fałszywymi słuchaczami. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.